Jakie są tutaj różnice i podobieństwa w rozumieniu tego napięcia pomiędzy posłuszeństwem a buntem w rozumieniu właśnie patriotyzmu? Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie i dziękuję też za możliwość wysłuchania tego wprowadzenia fantastycznego zupełnie. Tak, rzeczywiście dziękuję Michale za pytanie. Napisałem książkę Koniec pokoleń podległości, w którym chciałem zwrócić uwagę na coś, co ku mojemu zdumieniu wcześniej nikt nie zwrócił uwagi. Wydawało mi się to dość oczywiste, a takie nie jest. I może tylko przypomnę, bo może niektórzy nie mieli okazji się z tym zapoznać. Otóż, proszę Państwa, my żyjemy w takiej sytuacji, która na tle historii jest zupełnie wyjątkowa. Na tle historii Polski. Otóż po raz pierwszy od XVIII wieku we własnym państwie urodziło się i wychowało całe pokolenie. Jeżeli pokolenie policzymy na 25 lat, to jest to sytuacja bez precedensu, ponieważ II Rzeczpospolita, jakkolwiek na to nie spojrzeć, to ledwo się pewne rzeczy zaczęły dziać, ledwo zaczęło dorastać to pokolenie. Już przychodzi rok 39 i prawda, wracają stare kody kulturowe. Dlaczego to jest ważne? I tu nawiązując do twojego pytania, dlatego że to nie jest tylko kwestia jakichś takich cezur czy dat tylko. W istocie to, co mnie bardziej interesowało, to oznacza, że to jest rodzaj, mówiąc trochę tak współcześnie, rodzaj oprogramowania. To jest sposób myślenia. I ten sposób myślenia, który dominuje w Polsce, to jest cały czas sposób myślenia wyprowadzony z kultury podległości. To pani profesor doskonale powiedziała, dlaczego rok 1789 jest w zasadzie pewną zwrotnicą. Wyhamowują pewne procesy reformatorskie, mogły się wydarzyć piękne rzeczy, mogły się wydarzyć brzydkie rzeczy, ale tak naprawdę po trzecim rozbiorze Polski, polska kultura musi sobie poradzić z zupełnie nowym zadaniem, tu upraszczam, to jest przetrwać w warunkach bez własnego państwa, ponieważ pod koniec XVIII wieku to nie było zupełnie oczywiste. Zgodnie z teoriami umowy społecznej, którym hołdowano wówczas, znika państwo, w zasadzie znika także społeczeństwo, ono się powinno rozpaść. I Polacy odkrywają na różnych obszarach życia społecznego, dzisiaj byśmy powiedzieli, że to jednak da się utrzymać. To, że to było nieoczywiste, to warto podkreślić, że są podmioty państwowe, które mniej więcej w tym samym czasie znikają, już się nie odrodziły jako własna państwowość. Mniej więcej w tym samym czasie znika Republika Wenecka, także po całych stuleciach, prawda? Już w tej formie się nie odrodziła. I teraz my żyjemy w wyjątkowych czasach, ponieważ pomiędzy 1795 rokiem a rokiem 1989 stworzyliśmy sobie bardzo potężną kulturę na czas przetrwania. Na czas przetrwania bez własnego państwa albo też kwestionowania własnej państwowości. I tu trochę pojawia się ten wątek, o który pytałeś, buntów, napięć i tak dalej. Jednym z ważnych elementów, ważnych kodów kulturowych polskości, waloryzowanym pozytywnie, jest opór wobec władzy, sprzeciwianie się wobec władzy, ponieważ w zasadzie przez te 200 lat plus minus to jest władza mniej lub bardziej opresyjna w stosunku do nas. I teraz my wnosimy kulturę podległości przez tę cezurę. Ona się tak wlewa jak płyn wraz z nami. To jest to, co mamy w głowach. I nagle znajdując się w takiej sytuacji na tle polskiej historii wyjątkowej, że to jest już trzecia dekada i że nie jesteśmy po drugiej stronie, naszym przeciwnikiem, choćby politycznym, nie jest zaborca, nagle okazuje się, że my mamy elementarne kłopoty z nazywaniem tego, co się dzieje. I jednym z takich przykładów, proszę zwrócić uwagę, to jest to, że w zasadzie my próbując poradzić sobie z przeciwnikami politycznymi, sięgamy do takiego języka, który jest bardzo mocny. To znaczy, to jest język choćby szukania kogoś, kto będzie zdrajcą, a niekoniecznie przeciwnikiem politycznym. To nie jest tak, że to jest obojętne słowo, ponieważ słowo zdrajca nas odsyła,
kolejnymi ogniwami do Targowicy i odsyła nas do, w końcowym rozrachunku do sytuacji, w której zdrada oznacza prowadzenie do upadku państwa. I to jest wielka trauma, wielka nasza wspólna trauma, tak chyba mogę powiedzieć, ponieważ państwo polskie upadało nie raz, formy państwowości mówiąc dokładnie, ale wielokrotnie. Więc z różnych rozmów, które miałem okazję prowadzić przed pisaniem tej książki, wynikało, że wiele osób obawiało się tego, że w zasadzie bardziej racjonalne jest założenie, że państwo polskie się nie ostanie. Że to jest rodzaj takiego cudu dziejowego, co nam się zdarzyło po 89 roku i że jest jakiś data przydatności do spożycia, mówiąc brzydko, i że na wszelki wypadek, to jest drugi taki ważny element, który trochę może mówi o naszej sferze publicznej, naszych kłopotach, to jest na wszelki wypadek lepiej zachowywać tę kulturę podległości, ponieważ ona wykazała swoją przydatność. Jednym z takich przykładów bardzo ciekawych, wydaje mi się, są relacje państwo-kościół, ponieważ proszę sobie tak zrobić takie ćwiczenie w duchu własne. Jeżeli państwo się by mieli zastanowić, czy państwa zdaniem za 100 lat będzie istniał na pewno państwo polskie czy kościół katolicki w Polsce? No to państwo sobie odpowiedzą. Podejrzewam, że nie będziemy się różnić w tych odpowiedziach. I teraz chodzi mi o to, że skąd my mamy... Przecież nie wiadomo, prawda? Obiektywnie rzecz biorąc nie wiadomo. Ale ten rodzaj oprogramowania, który my wynieśliśmy z kultury podległości, pewne rzeczy nam podpowiada. I teraz, jak na przykład pojawia się w sferze publicznej spór o państwo-kościół, to on jest czymś fundamentalnie innym w Polsce niż we Francji. We Francji też, prawda, oddzielano państwo od kościoła w dramatycznych okolicznościach, ale nie mają państwo traktowania kościoła katolickiego jako coś, co jest państwem zapasowym. To jest państwo zapasowe, tak, na wszelki wypadek lepiej, żeby było silne. Bo gdyby się coś działo, to wiadomo, że w ciągu ostatnich 200 lat, pomimo, że prawda jest zawsze o wiele bardziej złożona, to będzie być może takim rozwiązaniem racjonalnym, bo nigdy nic nie wiadomo. I teraz wydaje mi się, że jak mielibyśmy, to jest duży temat, może jeszcze będzie okazja kilka słów na ten temat powiedzieć, ale jeżeli zastanawiamy się nad tym oprogramowaniem, które wnieśliśmy, to jednym z wielkich problemów w związku z tym kultury podległości jest stosunek do państwa, ale i do prawa. Wielkim problemem. I tu, żeby nie mówić zbyt długo, powiem tylko dosłownie fragment. Do 89 roku, tu na pewno pani profesor opowie na ten temat więcej i lepiej, do 89 roku opisywano polski stosunek do państwa i prawa w kategoriach takich jak destrukcja normatywności, anomia, generalnie najrozmaitsze naukowe określenia na temat wielkiego kryzysu po wprowadzeniu stanu wojennego i lata 80. stosunku polskiego do praworządności. I przychodzi 89 rok i to jest bardzo ciekawe, że praktycznie z dnia na dzień trzeba zmienić stosunek z skrajnie negatywnego na skrajnie pozytywny. No to się, proszę państwa, rozsądnie rzecz biorąc, nie może tak udać, bo to jest proces. To nie może być tak, że się przestawi wajchę i to się powiedzie. Bardzo pięknie, ostatnio przypominam sobie publicystykę profesora Winczorka, bardzo pięknie na ten temat pisał, chcąc tej zmiany, ale zdając sobie sprawę, że to jest bardzo trudne. Jednym z takich etapów, tu patrzę na pana profesora, było oczekiwanie w stosunku do uchwalenia konstytucji. Tak? Skoro mówimy o 3 maja, to konstytucja z 1997 roku przez całe lata, dzisiaj już o tym zapomniano, przez całe lata była takim punktem odniesienia, uchwalmy ją, wtedy będzie trochę lepiej, zacznie się poprawiać, zaprowadzimy pewien ład i porządek. Znowu patrząc okiem socjologów prawa, to było zbyt... Może, ale tak tylko patrzę, ale to było z pewnością oczekiwanie na wyrost i wydaje mi się, że z kultury podległości wnieśliśmy ten brak, problem z państwem i z prawem
I wydaje mi się też, że my sobie wcale z tym jeszcze nie poradziliśmy, ponieważ, żeby być dobrze zrozumianym, to, co nazywam, bardzo upraszczając, kulturą podległości, to jest tak silny zestaw kodów kulturowych, że one do dziś są reprodukowane w szkole. I pewnego rodzaju zachowania są po prostu wartościowane pozytywnie na tle naszej kultury. I one, i to miało sens w warunkach, w których straciliśmy państwo, albo forma państwowości była niepełna. Ale staje się wielkim problemem, albo nawet wielkim problemem w sytuacji, kiedy jesteśmy we własnym państwie. I to trochę przypomina, jak Kornel Morawiecki chciał wiecznie wywracać stolik. Chodzi oczywiście, odnosząc się do okrągłego stołu. Pytanie, jak długo można wywracać stolik, żeby on nie doprowadził nas na manowce, ale na dobry początek może po prostu warto postawić taką diagnozę, powiedzieć sobie, że stajemy przed lustrem, taki jest nasz zasób kulturowy i pytanie, co my z tym zrobimy.